Dzień dobry, Julia Cymbala. Witam w kwietniowym wydaniu Ekspresu Dwójki. Dziś w programie bliskie spotkanie z ozobotami, dzień z Tolkienem, Akademia Wielkanocna, egzamin gimnazjalny, dąb pamięci. Ozoboty to maleńkie roboty edukacyjne, czyli przeznaczone dla dzieci. Ku radości uczniów zawitały także do naszej szkoły. Niektóre klasy uczestniczyły w warsztatach, które poprowadził pan Rafał Mitkowski z firmy EduSense. Klasa 3B nie tylko dowiedziała się, co to jest robot, ale też używając kolorowych flamastrów rysowała trasy jazdy dla ozobotów. Uczniowie programowali też robocika tak, aby pomógł pszczołom pracującym na łące. Uczniowie klasy 4A i 6 mieli przed sobą trudniejsze zadanie. Zapoznali się z zasadami obsługi ozobotów i środowiskiem ich pracy, czyli edytorem ozobloki. Wszyscy świetnie się bawili, a przy okazji uczyli się programowania. Dzień z Tolkienem był okazją do przeniesienia się w fantastyczny świat tego niezwykłego twórcy hobbitów. Uczniowie brali udział w różnorodnych konkursach przygotowywanych przez panią Sylwię. Po pierwsze, każda klasa miała do narysowania jedną z postaci stworzonych przez Tolkiena. Na przykład Legolasa, Galadrielę, Gandalfa, Hobbita Bilbo. Przepiękne portrety fantastycznych bohaterów Hobbita jeszcze długo zdobiły szkolną przewiązkę. Po drugie, jednego z uczniów należało przebrać za tę postać. Najlepszy kostium przygotowały klasy 4A i 2 gimnazjum. Po trzecie, odbywała się gra literacka dotycząca tolkienowskiego świata. W szkole podstawowej zwyciężyła klasa 5B, w gimnazjum klasa 1, a w konkursie indywidualnym Marcin Marekwica. Nagrodą dla uczestników była nie tylko świetna zabawa, ale też dyplomy i słodycze. Przed Wielkanocną społeczność szkolna zgromadziła się na Świątecznej Akademii na sali gimnastycznej, przystrojonej jajeczkami i zajączkami. Rozpoczęło ją przepiękne przedstawienie pod tytułem Rabuni, spraw, abym przejrzał, w wykonaniu klasy 2 gimnazjum. Pokazywało ono historię chrześcijanina, który wędrował przez świat z aniołem. Była to dla niego okazja zobaczenia, że często oceniamy ludzi i wydarzenia po pozorach, bo nie wiemy i nie rozumiemy wszystkiego. Tymczasem Pan Bóg próbuje ratować każdego człowieka, czasem w sposób postrzegany przez nas jako zły, a tak naprawdę najlepszy z możliwych. Następnie dzieci prezentowały tradycje wielkanocne, trzymając w dłoniach palmy, baranki i jajka, wyjaśniały ich symbolikę. Całość przeplatały piosenki o tematyce świątecznej. Na zakończenie miało miejsce składanie życzeń połączone z tradycyjnym dzieleniem się jajkiem. Egzamin gimnazjalny odbywał się przez 3 dni, 19, 20 i 21 kwietnia. Obejmował część humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą oraz język angielski. Testy pisało 22 uczniów klasy 3 gimnazjum. Pozostali trzymali kciuki. Wyniki dopiero w czerwcu. Uroczystość zasadzenia dębu pamięci dla pochodzącego z Godziszki porucznika Józefa Jakubca, zamordowanego w Katyniu w 1940 roku, miała miejsce w sobotę, 22 kwietnia 2017 roku. Ta niezwykle ważna i wyjątkowa uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Godziszce, odprawioną w intencji bohaterów poległych za wolność Polski. Następnie posadzenie dębu przy szkole Godziszce i odsłonięcie tablicy pamiątkowej dokonali członkowie rodziny zamordowanego oficera wraz z wójtem Józefem Caputą. Z kolei na przystrojonej w biało-czerwone barwy sali gimnastycznej można było oglądać wystawę Katyń – Ocalić od zapomnienia, wysłuchać programu artystycznego w wykonaniu uczniów, wykładu o Katyniu nauczyciela historii oraz przemówień zaproszonych gości. Pana Kazimierza Jakubca, przedstawiciela rodziny, posła Stanisława Pięty, Jana Dąbrowskiego, żołnierza Armii Krajowej,
Dla wszystkich obecnych były to niezapomniane chwile wzruszeń i okazje do oddania hołdu bohaterowi z Godziszki. Temu podniesionemu wydarzeniu poświęcimy specjalny dokument pod tytułem Kiedy drzewa mówią. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc na następny odcinek pachnący majem.